Słuchaj, powiedz mi, co się wydarzyło, że tatuujesz się, bo jednak masz tych trochę tatuaży, a młodziutki jeszcze jesteś. Nie? Znaczy, powiem tak, zaczęło się od mojego brata, który jest wydzierany od szyi w dół, tak? No. Jakby to jakiś czas było w mojej rodzinie. Czekałem tylko na chwilę, gdy będę mógł zrobić pierwszy, tak? Na 18 ruszyłem z pierwszym, miał się skończyć tylko na nim, na klatce piersiowej. No niestety, wychodząc ze studia, od razu stwierdziłem, że no muszę jakoś pieniądze załatwić, żeby tak. Pójść na następną sesję. No i wiesz, zrobiłem kolejny tatuaż, to był mój drugi, to był już większy, ten, który mam tutaj. No jakoś później mnie ruszyło, że jednak ja się bardzo dobrze czuję z tatuażami. Jeśli ja jestem pokryty bardziej tuszem, ja bardziej jakby widzę siebie w tym wszystkim. Lepiej się czuję wśród społeczeństwa, mimo że wzrok jednak w Polsce jest dalej ograniczony względem tego. Tak. Bo tą jakby akceptację mamy troszkę niską, patrząc na poziom innych krajów, takich jak na przykład Wielka Brytania, gdzie to jest normalność. No nie ukrywam, że jak widać szyję teraz zrobiłem. No właśnie, ta szyja, nie? To coś świeże widzę, bo się trupy. Zacząłem, czekam jeszcze dwie sesje, włączenie klatki piersiowej do tego barki, więc konkret. Dzisiaj zrobiłem sobie drugie przedramię, tak? Mhm. No i w planach mam jeszcze skończyć jeden rękaw, tutaj będzie połowa ręki, całe plecy i lewa noga, więc trochę tego będzie, nie? Ja wiesz, ja to odbieram też jako sztukę, od zawsze sztuką się interesowałem, więc jakby to też trochę widniało w moim życiu. I no nie można powiedzieć, tak? Tatuaż to jednak jest sztuka. To jest sztuka narysować coś, jeszcze to przenieść na skórze dobrze. Zdecydowanie. I odpowiedz na jedno bardzo ważne pytanie. Jak boli szyja? Bo to... Szyja boli. Powiem szczerze. Do kamery mówię to każdemu, że nie polecam szyi. Gdybym ja wiedział wcześniej, jak to jest ból, ja jestem dość wytrzymałą osobą. Każdą sesję wytrzymałem na jedną sesję, że tak powiem, każdy tatuaż. Bez żadnych przerw, bez niczego. Ja naprawdę potrafię zacisnąć szczękę i cisnąć. Ale powiem szczerze, że przy szyi też wytrzymałem to na jedną, aczkolwiek trząsłem się z bólu, aż to było nienormalne. Powiem szczerze, że no nie polecam szyi. Jest to bardzo bolące miejsce, mi to jeszcze zachodzi za uszy, na czaszkę. No właśnie, widzę tutaj tak, jest... Pokaż, może odwróć się. Widać. Jest to ból. Przypisując na czaszce, miałem uczucie, jakby ktoś mi wiertarkę z całej siły do mózgu wbijał. No, fatalnie. A jeszcze mnie czekają dwie sesje, więc no, jednak wziąłem się za to, muszę to skończyć, tak? No dasz radę, no myślę. No. No, masz dużo miejsca, no zaczynasz tutaj od takich dosyć... Jasne. Jeszcze jak na Polskę kontrowersyjnych miejsc, no ale to jest twoja decyzja. Powiem szczerze, że jak szedłem przez Katowice z tym tatuażem, to... Wzrok ludzi okalał mnie z każdej strony, tak? To była dość niezręczna sytuacja, bo jeszcze auto zaparkowałem dość daleko, więc jakby musiałem ten kawał przejść, ludzie szli i patrzyli się na mnie jak na dziwolonga w sumie, tak? No niestety, tak, akceptacja w Polsce jest jeszcze niska. No jest niska, niestety jest trochę niska, no ale no my jesteśmy od tego, aby tak naprawdę tych ludzi uświadamiać, tak? Jasne, to musi wzrosnąć, bo wiadomo, no to nie jest nic złego, ja rozumiem. Też trochę tej złej sławy narobiły tatuaże robione, że tak powiem, za flaszkę, jak to tak, się mówi. Tak, u Janusza. No, jasne, kurde, to są tatuaże, gdzie ja też na to nie mogę patrzeć i widząc większość z nich stwierdzam, że to jest po prostu część ciała do amputacji, tak? Tak. Niektórych tak, się też nawet naprawić nie da, a najgorsze jest tym wszystkim, że ci ludzie, którzy je robią, później nie widzą w tym żadnego problemu. No nie, no to jest ich styl przecież. No jasne, ja też spotkałem się z takimi ludźmi, którzy wiesz, wytknęli mi błędy, że ja płacę za sesję od 800 zł do 1000, mhm. A oni płacą za jedną sesję 100 zł. No. No ale wiesz, myślę, że chcę języka strzępić, żeby to tłumaczyć wszystkim i to jest naprawdę czasami tak irytujące, że no nie da się wytrzymać. No jest, niestety. No miejmy nadzieję, że dzięki tym dziełom sztuki, tym lepszym tatuażom, ludzie jednak inaczej to zaczną wybierać, tak? Tak. Żeby to jednak ruszyło trochę w Polsce, inaczej to wyglądało. No i także dziękuję Tobie za rozmowę i także życzę Tobie jeszcze, żeby ta praca została wynagrodzona, tak? Też bym chciał wygrać, bo jest to mój pierwszy konwent, fajnie by było mieć pamiątkę. W ogóle Ci pierwszy konwent w życiu, tak? To jest mój pierwszy konwent. O, no to widzisz, no to konkretnie, tak. Dzięki bardzo za rozmowę. Dzięki wielkie. Hej. Jeżeli nie chcecie przegapić żadnego odcinka, jeżeli chcecie otrzymać wszystkie informacje na temat nowych wideo na kanale, tak, aby YouTube nie obcinał zasięgu, obok informacji subskrybujesz jest koło zębate. Kliknijcie w to i zaznaczcie, chcę otrzymywać wszystkie powiadomienia z tego kanału. Jeżeli jesteście na tablecie bądź smartfonie, kliknijcie obok subskrybujesz ten dzwoneczek i wtedy wszystko będzie już aktywne.